Z całego serca dziękuję za wydobycie mnie, wyciągnięcie z mojej gawery w Poznaniu i po prostu przywołanie do Łodzi. Nie jestem zdrowy, jestem potwornie przeziębiony i zmęczony po podróży do Francji na śluby wieczyste mojej wychowanki, ale pojechałem tam dlatego, aby nie myślała, że jest sama, ponieważ nikt z jej rodziny nie był w stanie przyjechać. Bardzo dziękuję za prowokację i przywołanie mnie tutaj, bo mówienie o Eucharystii, mówienie o miłości jest przecież cudowne. Jest przecież cudowne. Nie ma większej miłości, prawda? Większej szansy, większej radości, jak mówienie o Eucharystii, która jest pokarmem miłości, tym, co zostawił nam Pan Jezus. Ja pomyślałem, że zrobię kilka małych odsłon, dotyczących Eucharystii, ponieważ ja osobiście bardzo się bronię, ażeby Eucharystia mi się nie znudziła. Panicznie się boję, abym nie robił tego rutynowo i boję się, ażebym po prostu nie robił tego bezmyślnie. A przecież to takie podobne codziennie. I chciałbym, żeby moja miłość do Jezusa była świeża. I chciałbym, żeby pomimo tego, że czasami ledwo stoję na nogach, żeby po prostu to było wspaniałe. Kiedy wczoraj jeszcze wróciłem i próbowałem się ogarnąć, puściłem śpiew Pani z Angelicus. Chleb anielski staje się chlebem ludzi. Przynosi chleb niebieski. Sprawia wypełnienie wielkich figur, chociażby manny i pauper. Ubogi człowiek spożywa chleb aniołów. To niesamowite, że jesteśmy po prostu tym karmieni. Ale zanim będziemy się zachwycać, jak będzie czas, kolejnymi antyfonami o sacrum convivium, prawda? To przecież jeszcze musimy sobie powiedzieć o cudzie Eucharystii, o tym, że nie ma większej miłości, że my mamy dostęp do tego, że możemy pożywać ciało Pańskie. Kiedy taki chory przyjechałem do Słupska, nie do Koszalina, to tam w seminarium jeden z księży do mnie mówi: ojcze, co? Ja się uzdrowiłem modlitwą taką, kiedy przyjmowałem komunię, mówiłem zawsze za siostrą Faustyną: niech Twoje ciało stanie się moim ciałem, niech Twoja krew stanie się moją krwią i daj mi zdrowie i siły do zadań, do których mnie przeznaczyłeś. Pierwsza rzecz to struktura mszy świętej. Genialna zresztą. Dwa stoły. Jakbyście chcieli literaturę i teksty, to jest to z czasów pierwszej pielgrzymki Jana Pawła do Polski w seminarium w Częstochowie. Mówi papież o dwóch stołach, o stole Słowa Bożego i słowie eucharystycznym, słowie chleba. I mówi: Pan Jezus nie chce, żebyśmy byli głodni, bo droga przed nami daleka. Struktura mszy świętej: słowo, ofiara i uczta. Kiedyś, kiedy nudziłem się na mszy i mówię: Boże, codziennie to samo, jak ja wytrzymam, ja zwariuję, codziennie to samo. Mój kochany profesor, ojciec Romuald Kostecki, powiedział: trzeba współofiarować się z Chrystusem. Trzeba całego siebie dawać Chrystusowi na Eucharystii. A przecież każdy dzień niesie właśnie jakąś treść. Przez 35 lat odprawiałem mszę świętą o 7 rano dla studentów w kaplicy akademickiej. Czekałem na studentów od 6:30, a później oni przychodzili. Obecnie odprawiam mszę świętą o 18:00 w kaplicy pod kościołem. Uwielbiam te chwile, uwielbiam ten czas. Uwielbiam tych i kocham, którzy przychodzą razem ze mną być z Jezusem. Boję się rutyny i chciałbym po prostu
żebyśmy byli nakarmieni słowem i chlebem. Słowo Boże ma wiele pokładów, treści. Erudicio prima litera, dosłowność, to co mówi. Erudicio secunda allegoria, metafora. Erudicio tertia sensus moralis, moralność. Erudicio quarta eschatologia. Jeżeli na przykład damy przykład, no to dosłowność, to co jest. Moja dusza, no dosłownie coś tam się dzieje, ale w sensie erudicio secunda sensus moralis. To znaczy, że moja dusza ma się poprawiać, ma się zmieniać. Spotkanie z Jezusem zobowiązuje. Erudycja, prawda, to jest ten sensus moralis. Aha, jest jeszcze drugi, przepraszam, ja tu pokręciłem, wybaczcie, zmęczenie. Jestem tak chory, że bałem się odwołać i powiedzieć, słuchajcie, ja jestem poważnie chory, ale przeziębiłem się, ale nikt by tego nie zrozumiał, a wzięto by za próbę jakiegoś po prostu wymigiwania się. A ja Salezjanów lubię, więc dzięki przyjaciołom jestem. Erudicio prima, no to jest, prawda, ten sens dosłowny. Erudicio secunda allegoria, metafora. Mamy się zmieniać, prawda? Tercia sensus moralis i kwarta eschatologia. Słowo Boże ma poszczególne, jak gdyby, głębie. I jeżeli ja się męczę, to mówię, ja już to słyszałem. To wtedy mówię, a dobrze, a w sensie moralnym, eschatologicznym i tak dalej, idziemy coraz dalej, dusza ludzka, prawda? Jeszcze będzie okazja o tym mówić. Msza Święta jest przedziwnym misterium. Uwielbiam to i mnie bardzo wykańcza Msza Święta, dlatego że się angażuję i wiem, że nie mogę tego spełnić rutynowo. Na przykład oracja. Oracja, czyli ta modlitwa. Proszę zauważyć, że ta modlitwa to cudowne przemówienie starożytne. Ma wstęp, ktoś się do kogoś zwraca, jest treść, a potem jest super zakończenie. Panie Boże Wszechmogący, chcemy załatwić to, to, to i to. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Po polsku to jest lipa. Proszę popatrzeć, jak to jest po łacinie. Per dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui te cum vivi et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. To się nie może znudzić. To jest w ogóle super. Oracja, przemówienie uroczyste. Do Pana Boga się mówi w taki właśnie sposób. Oracja. Jest inwokacja, pierwszy punkt, potem jest treść i super zakończenie. Super zakończenie. Następnie, ale proszę zauważyć, ja będę mówił dość chaotycznie, ale to sobie w głowie każdy poskłada. Proszę zauważyć, co robi ksiądz, gdy podchodzi do ołtarza. Jeszcze nic nie mówi. Podchodzi do ołtarza, nachyla się nad ołtarzem, ołtarza dotyka i ołtarz całuje. A potem idzie dalej, nachyla się nad księgą, księgi dotyka i księgi całuje. A potem idzie jeszcze dalej, jest sakrament, na którym się nachyla, który go dotyka i który całuje. Dawniej u Dominikanów było pocałowanie najświętszych postaci. A w obrządku wschodnim cudowna modlitwa. Pocałunku ci nie dam jak Judasz, ale jak rozbójnik spowiadam się Tobie. Cudowna modlitwa przed komunią. Proszę zauważyć, że te gesty się w czasie mszy powtarzają. Ja muszę tak się nachylić nad ołtarzem, żeby ten kamień odwalony opowiedział mi o miłości. Muszę tak go dotknąć, prawda, żeby przemówił i tak go ucałować z miłością, że to jest kamień życia, a nie śmierci. To nie jest nagrobek. A potem Słowo Boże. Tak go dotknąć, tak go ucałować, żeby przemówiło, żeby słowo przykleiło się tu do warg, kiedy czytam Ewangelię, prawda,
na większą cześć i chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, a nam na zbawienny pożytek czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, Ewangelię zapisaną, które jako słów Bożych z nabożeństwem powstawszy posłuchajcie. Kto to jeszcze pamięta, te cudne czasy, ten patos, który wprowadzał nas w czytanie Ewangelii. A potem mamy jeszcze ciało Pańskie. Ciało Pańskie, którego dotykamy, na którym się pochylamy. Ja widziałem, jak starzy Dominikanie całowali. Całowali Pana Jezusa przed przyjęciem. Pocałunku Ci nie dam jak Judasz, lecz jak rozbójnik spowiadam się Tobie. Proszę popatrzeć, jak te trzy gesty organizują Eucharystię. Jak to są jak gdyby żyły, kable, źródła, za pomocą których my kontaktujemy się z miłością. Nachylenie się nad ołtarzem, nad księgą, nad chlebem. Następnie dotknięcie ołtarza, księgi, ciała Pańskiego, czy pocałunek wreszcie ołtarza na początku mszy świętej. Ksiądz jeszcze nic nie powiedział, a już po prostu wszystko powiedział. Następnie Ewangelię po przeczytaniu całuje, prawda? Czy jak mówiłem, ciało Pańskie u Dominikanów. To genialne jest, jak trzy te gesty przez całą mszę nas po prostu prowadzą. Takich gestów w czasie Eucharystii jest wiele. Na przykład kapłan Melchizedek, wychodząc na spotkanie Abrahama, wyszedł mu naprzeciw, ofiarował i błogosławił. Co to znaczy w ogóle? Fantastyczne to jest, że Chrystus wychodzi zawsze naprzeciw, ofiaruje się za nas i nam błogosławi. I to jest po prostu rzecz genialna. To dotykanie to jest cudowne w miłości eucharystycznej, że ja mogę dotknąć Pana Jezusa, prawda? Że mogę Go dotknąć, ucałować. Następnie Eucharystia jest spotkaniem. Eucharystia jest spotkaniem i to uwielbiam. Ja, jak robię się starszy, uwielbiam spotkania i rozmowy. Profesor Stefan Świeżarski zwykł mawiać, że najwspanialszą rzeczą na świecie jest spotkanie i rozmowa i szkoda, że tak późno odkrywamy to, że to jest największy skarb mojego życia. Spotkania z ludźmi, spotkania, prawda, i rozmowy niebanalne dotyczące. Myślę, że msza święta jest taką cudowną rozmową z Panem Jezusem, rozmową, która no, nigdy się nie kończy. Myślę, że Eucharystia jest sposobem życia. Eucharystia jest sposobem życia. Są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, że można nie być na mszy świętej codziennie, nie być u komunii świętej. Eucharystia nas wychowuje, Eucharystia nas karmi, wzbudza tęsknotę. I to jest niesamowite, prawda, że my tęsknimy za miłością. Tęsknimy za miłością. Wreszcie Eucharystia jest spotkaniem, które nas zmienia. Jak Państwo zobaczą, to jest taka książka Mimesis Auerbacha, to czytają studenci polonistyki, to tam jest taki artykuł, że bohaterowie starożytni się nie zmieniają, są tacy sami. Bohaterowie starożytnych książek są tacy sami, a u Pana Jezusa w Biblii wszystko się zmienia. Spotkanie z Jezusem nas zmienia. Ja nie mogę być taki sam. To jest cudowne, kiedy mogę patrzeć, kiedy młodzi ludzie i ci, co są ze mną, się zmieniają. I to jest coś najfantastyczniejszego. Ludzie rosną. Dotychczas popychadło, a potem wspaniali ludzie, cudowne osobowości, z którymi przebywanie jest rozkoszą. Roman Brandstetter zawsze mówił, ojcze, pomilczmy trochę razem.
Nie musimy mówić. Pomilczmy razem. I to było rzeczywiście wspaniałe. Siedzieliśmy sobie razem. Czasami dał koniaczku, czasami go nie dał. Ale zawsze to było cudowne, że myśmy milczeli przed Panem Bogiem. Następnie barok. Proszę Was, zdarzyło mi się coś takiego, że byłem w Fürstenheiligen w Bawarii i zaprosił nas stary kanonik. I stary kanonik mówi, ja Wam coś pokażę. Stary kanonik ledwie łaził, zgromadził nas księży w zakrystii, zapalił wszystkie światła w cudownej bazylice i kazał ministrantowi wziąć kadzidło, rozpalili je dobrze i mówi, uderzył w dzwon, mówi, ruszamy. Poszliśmy z zakrystii boczną nawą i potem idziemy z tyłu, a wszystkie ołtarze, obrazy wychodzą nam na spotkanie. Zrobiło się dużo dymu, a na górze takie chmury się zrobiły, tam siedzą aniołowie, święci się do nas zwracają i z ołtarzy cudownie tak pod kątem. I on nam opowiada, że Eucharystia to jest właśnie świętych obcowanie, że to jest cudowne właśnie przebywanie w tych przestrzeniach. Zależy to naturalnie od pomysłowości księdza. Zależy to też od ludu Bożego. Czy ta Eucharystia jest żywa, dynamiczna, piękna. Ja do końca pamiętam, jak ten stary kanonik prowadził nas przez tą bazylikę i mówi, proszę popatrzeć, ci święci z ołtarzy wychodzą nam na spotkanie. Aniołowie się włączają w nasz śpiew, a po prostu dym kadzidła zacierał kontury i granice. I to było po prostu fantastyczne. Następnie proszę sobie wyobrazić, że Eucharystia to jest synteza trzech czasów. My głosimy dzisiaj śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, która była. My wyznajemy dzisiaj Twoje zmartwychwstanie, które było. Oczekujemy dzisiaj Twojego przyjścia w chwale. Eucharystia jest syntezą trzech czasów. To jest coś niesamowitego. My dzisiaj głosimy śmierć Chrystusa, wspominamy, prawda? To jest genialne, że czas przeszły, to jest w ogóle nas... Ale my się nie zamykamy w czasie przeszłym tylko. My żyjemy dzisiaj, my głosimy dzisiaj, my wyznajemy dzisiaj Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Moim zdaniem to jest genialne, to rozsadza serce, rozsadza wyobraźnię. To jest w ogóle coś takiego, że miłość Chrystusa jest zawsze większa, zawsze większa. Następnie Eucharystia dla mnie to jest przecudna wymiana. Z nieba strzałka jedna ku ziemi, a z ziemi druga, prawda, strzałka i po prostu o święta, o sacrum convivium, prawda, o święta uczto, na której pożywamy Chrystusa, odnawiamy Pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. To jest genialne. Ponad czasem spotkanie z miłością. Owoce kontemplacji i owoce miłości się nie starzeją. Owoce miłości są wieczne. I dlatego to jest cudowne, że po prostu my w tym jesteśmy zanurzeni. Myślę, że rzeczą niezwykle ważną to jest pamięć. Czas przeszły. Język czasu przeszłego to jest to, że my mówimy, no wspominamy, pamiętamy, są ludzie kompetentni i tak dalej. Ale to nie wszystko. Ja żyję dzisiaj. Dlatego język czasu teraźniejszego to jest język spotkania, dialogu. On i ja. Kiedy czas przeszły mówi o, to czas teraźniejszy mówi z. Ja z Tobą mówię, ja z Jezusem mówię, prawda? Język egzystencjalny. Wreszcie czas przyszły. Czas przyszły, to co będzie. Na miłość boską zmieniajmy się. Róbmy coś, zróbmy coś. Przyjeżdżajcie na Lednicę. 6 czerwca, prawda? Czekam na Was pod bramą.
zwariuję, jak was nie zobaczę, prawda? To jest coś niesamowitego, że przyjeżdżają ludzie. Tego roku będzie fajna lednica, dlatego że wielu artystów się włączyło, będzie o Duchu Świętym. Strasznie się kłócimy. Ogromnie się kłócimy, bo każdy chce dobrze i każdy chce lepiej. No ale mam nadzieję, że z tego coś będzie wspaniałego. Następnie o dwóch stołach na wstępie już mówiłem. Stół słowa i stół chleba. To jest cytat z Jana Pawła, spotkanie z klerykami, z młodzieżą zakonną w Częstochowie, pierwsza pielgrzymka, cudowne rozważanie, że Pan Jezus nie chce, abyśmy byli głodni. Abyśmy byli głodni sensu, treści, ale też abyśmy byli głodni chleba, żebyśmy po prostu zjedli. Następnie myślę, że Eucharystia to najpiękniejsza więź z Jezusem. Osobista więź z Jezusem. Proszę was, ten ksiądz mądry, tamten ksiądz mądry, ten biskup mądry, tamten mądrzejszy, ale wszystko to jest nie tak ważne, jak ważne jest to, że ja z Jezusem rozmawiam, że ja z Jezusem mam więź, że ta więź mnie trzyma, że ta więź jest najpiękniejsza, dla niej warto żyć. Katolik jest to człowiek, który ma osobisty stosunek do Jezusa, więź z Jezusem. To jest to, że ta więź przeprowadzi mnie przez śmierć, będzie trwała zawsze, więź z Jezusem. I myślę, że ona też gwarantuje rozwój. Rozwój jest taki, od egoizmu, od egocentryzmu do alterocentryzmu. Alter drugi, ten drugi, od czasu, kiedy ja nie dbam tak o siebie, dbając o innych, dbam lepiej o siebie. Prawda? Trzeba dbać o innych. Wtedy automatycznie człowiek wchodzi na wyższy poziom i dba o siebie. To jest, abyśmy już więcej nie żyli tylko dla siebie, lecz dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Macie to w czwartej modlitwie eucharystycznej, prawda? To jest to, że chrześcijanie się rozwijają. Nie ma nic piękniejszego patrzeć na te cudowne gęby, śliczne dziewczyny, chłopców, staruszków, którzy po prostu nie są dzisiaj tymi, którymi byli wczoraj. Nie żyją dla siebie. Wiedzą, że życie dla siebie jest irytujące. Chrześcijanin to jest człowiek, który zaczyna żyć dla innych. To jest jeden nurt rozwoju. Drugi nurt rozwoju to ten, który powtarzał Jan Paweł II, słowo dar. Człowiek nie może przekroczyć siebie samego inaczej, jak tylko jako bezinteresowny dar z siebie samego. Być darem dla drugich, ładnie pachnieć, wziąć prysznic, zmieniać galoty, prawda, myć główkę, żeby łojotoku nie było. Dezodorancik skromny, prawda, żeby nie częstować sobą w tym wydaniu drugiego. Człowiek nie może przekroczyć siebie samego inaczej, jak tylko jako bezinteresowny dar z siebie samego. To bycie darem to jest na płaszczyźnie nie tylko biologiczno-odzieżowo-bytowej, ale również na płaszczyźnie psychicznej, jak się kto wyraża, jak się zwraca do ludzi, jaką ma barwę osobowości. Jak pójdziecie do Salezjanów, to oni mi się podobają, bo są radośni, prawda? Oni są zawsze radośni. Oni to mają, im nie wolno inaczej, bo święty Jan Bosko im nie pozwolił być inaczej. Mój ojciec był wychowankiem Salezjanów i jak szedłem do Dominikanów, to się bardzo zdziwił. Mówi, jak można do tych, tam w bieliźnie chodzą Salezjanie, to jest zgromadzenie piękne, mówi. Piękne zgromadzenie i był tak zdenerwowany, że ja szedłem do Dominikanów, że mówił,
że pojechał, jego matka pojechała do Oświęcimia, do Salezjanów, do szkoły, to wychowawca powiedział: matko, twój syn z każdym dniem staje się coraz lepszy. Mówi, a co ci miał, co jej miał powiedzieć? No co jej miał powiedzieć? Z każdym dniem staje się coraz lepszy. W każdym bądź razie to jest ta dar bezinteresowny. Jeżeli się to chwyci, że mamy być darem dla siebie, mamy ładnie pachnieć, mamy nie irytować drugich ludzi, no to fantastycznie, prawda? Człowiek nie może przekroczyć siebie samego inaczej, jak tylko jako bezinteresowny dar siebie samego. Jeżeli będę się tylko opowiadał na spowiedzi, jak ja się czuję, no to zirytuje spowiednika w najwyższym stopniu, jak ja się czuję. No a co to jest ważne, jak ja się czuję? Źle się czuję, ale jak trzeba jechać do Łodzi, to ja jestem żołnierzem i jedzie do Łodzi, prawda? Nie ma problemu, prawda? To jest to, że mamy się rozwijać, że Eucharystia pobudza nas do rozwoju, do bycia bezinteresownym darem. Ojej, ten czas leci. Następnie, co mamy jeszcze? Myślę, że to jest piękny wątek, chociaż nie będziemy mogli go rozwinąć, kapłaństwo ludu Bożego. Urzeka mnie to, jak ludzie potrafią pięknie inicjować modlitwę, jak czasami się pytam na spowiedzi żony, a czasem facet taki mówi, to moja żona robi z klasą, codziennie mamy modlitwę. W każdym bądź razie inicjatywa Boża, ludzie świeccy są kapłanami. Ja bardzo lubię, jak gdzieś jesteśmy, a dziewczyny mówią, może byśmy modlitwę zmówili. Nie czekają na księdza, tylko po prostu cudownie się o to upominają. Kapłaństwo ludu Bożego. Śliczną rzeczą jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo, że trzeba dorosnąć do tego, by innych pobłogosławić. Błogosławieństwo wcale nie jest gestem kapłańskim, ale jest gestem ojcowskim, macierzyńskim, rodzicielskim. Ojciec błogosławi, kapłan jako ojciec błogosławi, prawda, ludzi na dalszą drogę. O oracji już mówiłem, Kyrie eleison. Kyrie eleison, dwa greckie słowa, które zostały w liturgii, tak były nieprzetłumaczalne. Refren polskiego hymnu narodowego, Kyrie eleison. Jeden z moich przyjaciół, jest Tomasz Pawłowski, duszpasterz akademicki, jak był w Grecji, to łapał autostop i wołał Kyrie eleison, prawda? Kyrie eleison. Mówi, nawet się zatrzymywali. Nic nie umiałem po grecku, tylko Kyrie eleison. W każdym bądź razie, jak zobaczycie, jak Pan Jezus uzdrawia ślepego, niewidomego, bo ten niewidomy mówi Kyrie eleison. Pan Jezus jak gdyby był wrażliwy na te słowa i uzdrawia nas ze ślepoty. Kyrie eleison. Polska bardzo długo śpiewała w hymnie swoim Kyrie eleison. Jeszcze ja pamiętam, no nie można było zaśpiewać Panie zmiłuj się nam, zawsze było Kyrie eleison. Te słowa tak się podobały, że nawet ich nie tłumaczono, prawda? Jedyne greckie słowa, które zostały w liturgii rzymskiej. Następnie kadzidło. Uwielbiam kadzidło. Przez kadzidło poznałem Jana Pawła. Przez kadzidło poznałem Karola Wojtyłę, kiedy w kościele w Krakowie, w Nowej Hucie u Cystersów wyznaczyli mnie do służenia. Ja byłem prosty chłopak, a ksiądz Dziwisz dar się na mnie pozycjo incenzji. Co ja mogłem wiedzieć, co to jest pozycjo incenzji? Więc dalej sobie macham tym kadzidłem, on się zdenerwował i powiedział kadzidło. Ja mówię, ja ci dam kadzidło. Jak zasypałem, poszedł taki dym, że kardynał zaczął kaszleć, a mnie zapamiętał na całe życie i zawsze mi potem groził to kadzidło, kadzidło, prawda? Od tego się zaczęło, potem już on mnie polubił, ja go pokochałem i tak do końca życia, kiedy papież umarł, to byłem w bazylice i
poszedłem za księdzem Dziwiszem i stałem przy jego marach i płakałem. On mówi, co ty, przestań ryczeć. Ja nie byłem w stanie wobec tego, kiedyś mnie tak postali przy ciele Jana Pawła i zobaczyłem, że ksiądz kardynał pocałował ornat, to ja swoje zapłakane oczy wytarłem w ornat Jana Pawła i moje łzy tam są do dnia dzisiejszego razem z nim schowane. Prawda? Może ja jestem Żydem, ja nie wiem, ale po prostu taka chytrość mnie wzięła na czułość do Jana Pawła. Na czułość do Jana Pawła. Myślę też, że warto by, jeżeli mamy mówić o mszy, to tam wszystko jest ważne. Proszę, akurat kilka dni temu byłem w katedrze Notre Dame. Na zewnątrz szkarady, środek jest najważniejszy, a od zachodu jest wieża z dzwonami, bo po prostu, żeby zamknąć bramę, jak ciemność się będzie robiła. A potem jest witraż, który nam mówi, że wschodzącym słońcem jest zawsze Chrystus. Gdy się popatrzy tak na kościół, na katedry, to widać wielką logikę, że my się tu chronimy przed tym światem na zewnątrz, który się tutaj wdziera, uderzamy w dzwony, zamykamy drzwi, chronimy się przy ołtarzu i tak dalej. Z tym ołtarzem, jako ministrant służyłem do ołtarza, kiedy ksiądz odprawiał tyłem do ludzi. Lubię, jak się ludzie kłócą i mówią, jak jest lepiej. Ja mówię, i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Jeżeli ksiądz odprawia tyłem do ludzi, to znaczy Chrystus jest pierwszy na ołtarzu, na krzyżu. Potem jest kapłan, który jest nasz przewodnik i pasterz, a potem idzie lud Boży, idziemy w porządku. Jeżeli odprawia ksiądz mszę świętą twarzą do ludzi, to Chrystus jest między nami, prawda? Chrystus między nami jest centrum i tak dalej. Myślę następnie o święta uczto. O święta uczto, na której pożywamy Chrystusa. Dzisiaj odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Cudowne są te Pani z Angeliku, z Sacrum Convivium, prawda? Że chleb aniołów spożywa człowiek, Pani z Angeliku, prawda? Staje się chlebem ludzi. Gdybyśmy wzięli ornat jeszcze, chciałem wam powiedzieć o moich fascynacjach liturgicznych. Nie wiem, czy pewnie wszyscy widzieli ornat taki trydencki, taka deseczka z tyłu i deseczka z przodu. Miała wycięte te z przodu takie na ręce, żeby ksiądz mógł coś robić. Jak był z brzuchem, to tam mu tak sterczała ten daszek taki. To były barokowe, ważyły po 18 i 20 kg. A jak ksiądz klękał, żeby mu zębów nie wybiło, to ministrant trzymał z tyłu, to się tak ładnie zaginało, trzymał, żeby jakby sztywne było, to by mu tu zęby wybiło i po prostu byłoby straszne. Po soborze nastała moda na ornaty klasyczne. Ja czyniłem też studia i to mnie szalenie bawiło, jaki jest ten ornat klasyczny. Ornat klasyczny to nie jest to, co księża często mają, bo to jest zrobione z koła. Wisi to na księdzu tak samo jak na wieszaku. Nie ma znaczenia, tylko taki ornat klasyczny powinien być stożkiem. Jeżeli on jest stożkiem, to jak ksiądz podnosi ręce z prawej i lewej strony, to ornat dostaje fałdy. Cudownej, żywej fałdy. I ta fałda odprawia razem z nim mszę świętą i razem z nim głosi kazanie. Ja na Lednicy kazałem wszystkie ornaty zrobić klasyczne. Po jakimś czasie księża się nauczyli to nosić i to jest po prostu ta szata, a nie wisi kawałek jakiegoś czegoś na księdzu, tak jak czy na wieszaku, czy na księdzu, to wszystko jedno. No, myślę, że z grubsza to byłoby takich kilka impresji, ale niestety
Mam jeszcze już tylko 8 minut czasu, więc proszę mnie o coś spytać. Ja powiem tylko tyle. Msza Święta jest największym skarbem każdego dnia. Msza Święta jest rozmową z Jezusem i moją intymnością. Jak ja bym to zaniedbał, to byłoby źle. To znaczy, że jestem próżny. Jak ja bym to zaniedbał, to znaczy, że nie mam kontaktu ze źródłem. Także uwielbiam Mszę Świętą. Przepraszam was, że jestem zmęczony i chory, bo dopiero przedwczoraj wróciliśmy nad ranem z naszej Francji, Niemiec i Szwajcarii podróży. Byłem na ślubach zakonnych mojej wychowanki w Pruil, koło Carcassonne, koło Toulouse, tam gdzie święty Dominik założył pierwszy klasztor sióstr. One się modliły, a bracia mieli głosić kazania. Było bardzo sympatycznie, był ksiądz biskup i tak dalej.